Siema, witajcie w PC-towie. Dzisiaj na kanale kolejna wielka topka 40 gier komputerowych. Tym razem gier, które powstały między rokiem 2010 a 2019, także dekada, którą dopiero co pożegnaliśmy. No i muszę wam powiedzieć, że przytłoczyła mnie liczba genialnych tytułów, które wyszły w tym czasie, ale jakoś tam się podniosłem, ogarnąłem i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z efektu. Ja jestem, mega się bawiłem tworząc tą listę, mam nadzieję, że mega będziecie się bawić ją oglądając. No, koniecznie dajcie mi znać, tak jak zawsze w komentarzach, co myślicie, jakie są wasze typy na taką listę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam, bo zawsze jest to jakiś tam kop motywacyjny. Jeżeli wam się spodoba, dajcie lajka, a my lecimy do filmu. Miejsce 40 na mojej liście i pierwsza polska gra od razu. I tych polskich gier oczywiście będzie tutaj więcej, ale nie wyprzedzajmy faktów. 40 miejsce to Frostpunk. Frostpunk, czyli genialny city builder. Mimo, że tak naprawdę miasta, to my tutaj nie będziemy budować, a bardziej schronisko albo bardziej taką osadę przetrwania dla ocalałych w postapokaliptycznym świecie, w którym panuje wieczna zima. Więc nasi ludzie skupili się wokół takiego wielkiego pieca i tam musimy rozbudowywać naszą osadę, zbierać surowce, tworzyć nowe technologie, tworzyć nowe budynki i dbać generalnie o to, żeby nasza społeczność przetrwała, żeby jak najmniej naszych ludzi umierało i żeby jak najwięcej ludzi do nas nowych docierało. Jest to doskonały tytuł, połączenie City Buildera z taką grą survivalową, a dodatkowo mamy tutaj całą masę bardzo ciekawych decyzji do podjęcia. Decyzji, które często balansują na granicy wyboru mniejszego zła, gdzie musimy podejmować bardzo trudne decyzje, które wpływają na życie lub śmierć naszych osadników. Także świetny tytuł, doskonale wyglądający, piękny. Bardzo polecam, jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to jest to gra dla was. Tym bardziej, że Polska, naprawdę dobra rzecz, 40 miejsce na mojej liście. Miejsce 39 na mojej liście i gra z kultowej serii, moim zdaniem najlepszy przedstawiciel tej serii i mówię tutaj o Assassin's Creed Odyssey. Odyseja jest moim zdaniem najfajniejszym tytułem z tej serii, chociaż nie jest takim typowym assassinem oczywiście. Jest to gra, która dużo bardziej poszła, tak samo jak zresztą poprzedniczka, w kierunku gier RPG, także mamy tutaj takiego action RPGa z bardzo rozwiniętym drzewkiem rozwoju postaci, a dodatkowo oczywiście są pewne elementy skradankowe, są pewne elementy zabójstw, tak samo jak było to w poprzednich częściach serii, ale Odyseja przekonuje mnie przede wszystkim świetną fabułą, naprawdę jak na Assassin's Creed'a mamy tutaj bardzo fajną, głęboką historię z charakterystycznymi postaciami. Także fajnie się w to po prostu gra, fajnie się w tą fabułę wchodzi. A dodatkowo bardzo fajna walka, dynamiczna, z użyciem różnego rodzaju narzędzi. Fajne elementy skradankowe, planowania tych wszystkich akcji, co, gdzie, kogo pierwszego wyeliminować. Aczkolwiek można też pójść zupełnie na pałę i po prostu rozwalić wszystkich przeciwników. Nie jest to aż tak bardzo niezbalansowane jak na przykład w Valhalla, także troszkę pod tym względem lepiej. No, generalnie bardzo, bardzo solidny assassin. Wystarczyło to na to, żeby znaleźć się na 39 miejscu mojej listy. Bardzo polecam, zagrajcie, tym bardziej, że gra jest przepiękna, naprawdę jest super wyglądająca i fajnie się w nią gra, także czego chcieć więcej? Assassin's Creed Odyssey. Miejsce 38, całkowicie zmieniamy klimat, idziemy w kierunku gry 4X, ale takiej nietypowej. Mówię tutaj o
Endless Legend. Endless Legend, czyli gra 4X, ale w klimacie fantasy, co jest bardzo ciekawe i oryginalne, tym bardziej, że ten świat fantasy nie jest taki sztampowy. Nie ma tam krasnoludów, elfów, orków, tylko są inne zupełnie rasy. Bardzo ciekawe, bardzo fajna historia. A przy okazji mamy grę, która łączy w sobie elementy cywilizacji z elementami typu, nie wiem, strategii turowych, takich jak na przykład Age of Wonders. Czyli z jednej strony mamy rozwój miast, rozwój naszej gospodarki, potężne drzewko technologii, a z drugiej strony dostajemy bardzo fajne walki. Te walki to jest taka wisienka na torcie w tej grze, ponieważ mamy turowy system walki, w którym dużo bardzo zależy od tego, w którym momencie które oddziały się poruszają. I dużo jest też zautomatyzowane, bo wydajemy pewne rozkazy i one później się dzieją po kolei, według kolejności. Wydaje się być to proste i jest proste, ale jest zaskakująco głębokie. Bardzo fajne podejście, tym bardziej, że tam ważne są elementy terenu, wzniesienia i tak dalej. Super rzecz, bardzo polecam, piękna gra, bardzo fajnie graficznie rozwiązana, z świetnym klimatem i z bardzo satysfakcjonującym, głębokim gameplayem, co nie jest takie oczywiste i nie jest takie popularne w klimacie fantasy, bo świetnych gier cywilizacyjnych jest dużo, ale fantasy nie tak bardzo, także Endless Legend jest takim tutaj rodzynkiem, który na pewno warto poznać. Miejsce 37 i gra, o której wspominam od czasu do czasu na kanale, bo na pewno warto o niej wspominać, a mam wrażenie, że jest troszkę zapomniana. I mówię tutaj o Spec Ops The Line. Spec Ops The Line, czyli taki TPP akcji, gra z perspektywy trzeciej osoby, w której niesamowicie istotnym elementem jest fabuła. I fabuła w tej grze jest genialna, jest świetna, jest mega wciągająca, jest mroczna, eksploruje różne takie mroczne zakamarki ludzkiego umysłu, krąży sobie gdzieś wokół jądra ciemności, wokół czasu apokalipsy, także bardzo podobne klimaty. Jeżeli lubicie te filmy, jeżeli lubicie książkę, to poczujecie się jak w domu. Mamy tutaj Dubaj, który został odcięty poprzez burzę piaskową od świata i jakiś tam generał zaczyna się rządzić i tworzyć sobie taką enklawę, taką społeczność. I wojsko amerykańskie wysyła tam oddział specjalny, który ma zbadać tą sprawę. No i oczywiście my jesteśmy w tym oddziale i będziemy tą sprawę badać i naprawdę to, co tam się dzieje, to przechodzi pojęcie. Świetna gra, naprawdę poruszająca, taka bardzo dorosła fabuła i końcówka niesamowita. Także bardzo, bardzo polecam dotrwać do końca. A mechanicznie bardzo jest to przyjemna strzelanka. Nic odkrywczego, ale bardzo spoko się strzela, spoko się chodzi. Nie ma tam żadnych niefajnych elementów. Ładna jest bardzo ta gra, ale nie da się ukryć, że jej najlepszym elementem i najbardziej wyróżniającym się jest fabuła. Polecam, warto. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Fucking orders. I like it. Orders ain't worth following if it means leaving people to die, Lugo. Miejsce 36 na mojej liście i mamy grę, która należy do bardzo klasycznej, legendarnej serii, a mianowicie Wolfenstein 2 The New Colossus. No i muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony tą grą i tak naprawdę zagrałem w nią już dwa razy od początku do końca przeszedłem, bo jest to jeden z tych rzadkich przykładów FPS-a, czyli first person shootera z perspektywy pierwszej osoby, który jest nie tylko genialny, jeżeli chodzi o gameplay, nie tylko genialny, jeżeli chodzi o feeling strzelania, jeżeli chodzi o satysfakcję z broni, o różnorodność broni, o przeciwników, o inteligencję przeciwników, bo też ona jest bardzo spoko, ale też przede wszystkim o fabułę, która jest głęboka, która jest fajna, angażująca, która ma bardzo ciekawe postacie i którą chce się zgłębiać i chce się iść do przodu w tej grze. I naprawdę ten Wolfenstein jest czymś, na co czekałem i czym bardzo, bardzo długo się cieszyłem. Doskonały tytuł, jeżeli lubicie strzelać do nazioli, jeżeli lubicie te klimaty,
i graliście kiedyś Wolfensteina, a później przez kolejne te inkarnacje doszliście do teraz, to polecam New Colossus, bo jest to genialny tytuł, bardzo fajny, z bardzo fajnymi poziomami, z takimi nieoczywistymi różnymi etapami. Świetna rzecz. Miejsce 35 na mojej liście i gra, która zaskoczyła mnie swego czasu bardzo, a mianowicie Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest jest to platformówka 2D, taka trochę w kierunku Metroidvanii idąca, czyli mamy duże, rozległe poziomy podzielone na różne takie etapy i żeby dotrzeć do kolejnego etapu, musimy najpierw odblokować umiejętność, która na to pozwoli. Tych umiejętności jest cała masa, chodzimy sobie takim świecącym duszkiem lasu i powiem wam, że ja ogólnie nie lubię Metroidvanii, nie jestem jakimś wielkim fanem, ale w Ori wciągnąłem się niesamowicie. Przede wszystkim dlatego, że bardzo jest fajnie zbalansowany poziom trudności. Nigdy nie czułem frustracji wynikającej z tego, że nie wiem co zrobić albo gdzie iść. I to jest świetnie rozwiązane. A dodatkowo gra jest przepiękna, jest przecudowna. Naprawdę wizualnie prezentuje się obłędnie. I muzyka w tej grze to jest kosmos. Jest naprawdę super ekstra. I to jest taka gra, która pokazuje, że wciąż można robić gry z duszą, gry z sercem, gry z pasją, gry, które wywołują pewne uczucia w człowieku, jak gra i takie uczucia, których nawet by się nie spodziewał. Bardzo, bardzo polecam Ori and the Blind Forest, 35. miejsce na mojej liście. Miejsce 34 na mojej liście i gra od dewelopera, którego nie jestem generalnie fanem, czyli From Software. I pewnie część z was jest zaskoczona, bo przecież Dark Souls, bo przecież Bloodborne. No tak, doceniam kunszt, ale nie lubię zbyt trudnych gier i się tego nie wstydzę. To znaczy, nie lubię się frustrować podczas gry. Nie mam takiej mentalności, żeby setny raz przechodzić to samo. Kiedyś trochę miałem inaczej, ale to się zmieniło. Za to gra, która znajduje się na 34. miejscu, to Sekiro. Sekiro jest to gra, która mimo tego, że jest trudna, to wciągnęła mnie bezgranicznie i jest to doskonały tytuł. Gra umieszczona w klimatach japońskich, w klimatach, gdzie pojawia się jakaś tam japońska demonologia, mnóstwo jakichś demonów, ale też wojowników, samurajów, z którymi będziemy walczyć. No i system walki to jest mistrzostwo świata w tej grze, system oparty na szybkich reakcjach, na próbie wyprowadzenia przeciwnika z równowagi, na różnych zmianach pozycji w trakcie walki, bo w tej grze nie chodzi tylko o to, żeby zbić przeciwnikowi życie do zera, ale raczej żeby w odpowiednim momencie zareagować i dzięki temu na przykład silnego przeciwnika położyć jednym ciosem, co w tej grze jest możliwe. Jest to kosmos, jest to super rozwiązane, doskonały tytuł, piękny, naprawdę, jeżeli chodzi o klimat, o wizualia, to robi niesamowite wrażenie. Dodatkowo bardzo fajne walki z bossami i bardzo fajna eksploracja satysfakcjonująca. Eksploracja taka trochę w pionie, a nie w poziomie, ponieważ nasz bohater ma linkę z takim hakiem, którą się może zaczepiać gdzieś i przedostawać na wyższe partie terenu. Co też pozwala planować swoje akcje trochę lepiej, zastanawiać się, czy tutaj będziemy się przemykać, czy będziemy wchodzić po prostu na pałę. Super gra, doskonały tytuł, 34. miejsce na mojej liście, Sekiro. Trzydzieste trzecie miejsce na mojej liście to z kolei tytuł, który jest takim spin-offem od głównej serii i wydaje mi się, że mocno niedocenionym. I mówię tutaj o Total War Saga Thrones of Britannia. Jest to gra naprawdę doskonała z serii Total War, czyli strategii, które łączą w sobie elementy Grand Strategy, czyli na wielkiej mapie tam zarządzamy królestwem, oraz
bitew w czasie rzeczywistym. Dużych, potężnych, epickich. Z tym, że tutaj w tym przypadku tej gry mamy mocno ograniczone pole działania, bo tak naprawdę ogranicza się ono do Wielkiej Brytanii i tam okolicznych wysp. I naszym zadaniem jest podbój tego terenu. Będziemy kierować jednym z państw, albo Wikingów, albo Sasów, albo tam Anglików. I oczywiście mamy tutaj klasyczne dla tego gatunku i dla tej serii elementy, ale jest kilka zmian i takie główne zmiany są dwie. To znaczy po pierwsze, żeby rozwijać technologię, musimy najpierw spełnić jakieś warunki, czyli na przykład jeżeli chcemy rozwinąć łucznictwo, to najpierw powinniśmy posiadać trochę tych łuczników, czyli kilka oddziałów zrekrutować. No musicie przyznać, że ma to sens. Najpierw zgłębiamy temat, a później zabieramy się za rozwój jakiejś nowej technologii. I tak samo sensowna wydaje mi się druga zmiana, a mianowicie taka, że żeby cokolwiek, jakąś jednostkę zrekrutować, to potrzebujemy odpowiednią technologię, a nie jakiś konkretny budynek. Co odróżnia tę grę dość mocno od pozostałych gier w serii. No i też musicie przyznać, że ma to sens, jeżeli chcemy zbudować jakieś, rekrutować jakichś silniejszych kuszników czy łuczników, no to przecież nie wystarczy zbudować nowego budynku koszar, ale przydałaby się jakaś technologia. I dziwię się, że ten element nie został wprowadzony w głównych tytułach serii. No i generalnie genialna gra, bardzo fajnie przemyślana, inna, dająca inne odczucia od pozostałych Total Warów, ale bitwy wciąż są epickie, wciąż są genialne, wciąż są piękne, krwawe, brutalne. Fajna, bardzo dobra gra z zbalansowanymi mechanikami, oddziałami, świetny tytuł. Nie wiem dlaczego, nie przyjął się chyba jakoś super na rynku, ale ja bardzo polecam. 33 miejsce. Miejsce 32 na mojej liście i mamy tytuł cyberpunkowy. Gra pod tytułem Deus Ex Human Revolution. Jest to oczywiście następca tytułów legendarnych z tej serii i następca bardzo, bardzo udany. Mamy tutaj action RPGa w świecie cyberpunkowym, gdzie wszechobecne są wszczepy, także naszą postać możemy rozwijać na różne sposoby. Ale najfajniejszym elementem tej gry jest swoboda, jaką gracz dostaje w rozwiązywaniu różnych problemów w trakcie gry, czy rozwiązywaniu potyczek w trakcie gry z przeciwnikami. I możemy albo oczywiście wbiec tam, wszystkich rozstrzelać, bo jesteśmy mocni, bo mamy dobrą giwerę, albo możemy spróbować przemknąć gdzieś bokiem, albo po cichu wszystkich wyeliminować, albo możemy spróbować zahakować systemy i na przykład obrócić wieżyczki w stronę przeciwnika, jego własne. Także wyborów na rozwiązywanie różnych elementów, różnych poziomów w grze jest całkiem sporo. A dodatkowo dostajemy bardzo fajną fabułę, wciągającą, ciekawą, z bardzo fajnym głównym bohaterem. A także fajne wizualia, to znaczy wizualnie ta gra nie zestarzała się jakoś bardzo, mimo że parę lat już ma na karku i wyszedł już jej następca, ale jedynka z tej nowej, odświeżonej serii jest zdecydowanie najfajniejsza. Bardzo Wam polecam. Jeżeli lubicie klimaty cyberpunka, a na przykład nie podszedł Wam jakimś cudem Cyberpunk 2077, to może Human Revolution ukoi Wasze serce spragnione dobrych cyberpunkowych gier, bo jest to świetny tytuł. Polecam bardzo. 32 miejsce. No i ostatnia już gra, ostatnia gra na dzisiejszym zestawieniu, 31 miejsce na mojej liście. Jest tutaj gra, która okazała się być dla mnie jednym z największych zaskoczeń gamingowych ostatnich lat. I mówię tutaj o grze The Bard's Tale 4, Barrow's Deep. I powiem Wam, że naprawdę byłem w ciężkim szoku, bo korzenie tej serii sięgają lat 80. Gdzieś tam w międzyczasie wyszła gra, taki spin-off trochę, która była nie do końca udana, a tutaj mamy pełnoprawnego, staroszkolnego RPGa, czyli RPGa, w którym budujemy, rekrutujemy sobie drużynę, a później z perspektywy pierwszej osoby chodzimy po korytarzach, miastach, jak przychodzi do walki, to przełączamy się na ekran walki i tam walka się odbywa, a w tej grze
jest ona wyjątkowo dobra, oparta o taki system, gdzie nasze postacie nieruchomo poruszają się, znaczy nieruchomo się nie poruszają, ale nieruchomo możemy przesuwać nasze postacie po siatce i one wykonują tam różne akcje, wykonują różne działania, atakują, rzucają czary, bronią i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ważne jest to, że mamy ograniczoną pulę akcji na te działania. Jest to pula akcji na całą drużynę, także musimy odpowiednio tą pulę rozdysponować, zastanowić się, kiedy kto zaatakuje, gdzie się przesunie, co zrobi, bo oczywiście przeciwnicy będą kontratakować. Genialny system. Prosty, ale bardzo, bardzo głęboki, dający mnóstwo taktycznych możliwości. A dodatkowo mamy tutaj świetną historię, naprawdę bardzo udaną, świetny świat, bardzo fajnie wykreowany świat, niby fantazy, ale z takimi różnymi twistami. A dodatkowo bardzo fajne, satysfakcjonujące zagadki. Zagadki w tej grze naprawdę dają radę. Jeżeli ktoś lubi oczywiście, bo nie każdemu one muszą przypaść do gustu. Ja uwielbiam, bo to jest taki klimat właśnie staroszkolnych RPGów. Także no co tutaj dużo gadać. Świetny tytuł, bardzo dobry. Jeżeli tylko macie okazję, to spróbujcie, bo takich RPGów generalnie zbyt wielu już się nie robi. A jest to tytuł z najwyższej półki. 31 miejsce na mojej liście. The Bard's Tale 4. Yes. There's another luckstone. Better safe than sorry, I always say. You fools! You let them scatter! Now we shall have to drag. No, i to był ostatni już tytuł dzisiaj, także jestem bardzo ciekaw, co o tym myślicie, czy graliście w te tytuły. Jeżeli graliście, to dajcie mi koniecznie znać, ewentualnie co u was by się znalazło w tej pierwszej dziesiątce spośród 40. Ja się będę z wami powoli żegnał, następną dziesiątkę zrobimy sobie za 2 tygodnie, nie za tydzień, ponieważ za tydzień pojawi się tutaj inna topka niespodzianka, ale o niej trochę więcej opowiem jutro, żeby już tutaj nie rozwodzić się w tym temacie. Jeżeli wam się ten film podobał, to oczywiście dajcie lajka, dajcie subskrypcję i koniecznie napiszcie mi, co myślicie. No, a ja się z wami żegnam. Do następnego. Widzimy się. Cześć!